Dzień dobry wszystkim na turnieju w zdrowym ciele, zdrowy duch podczas trzeciej edycji. Głównym organizatorem jest diecezjalny klub sportowy Gaudium Zamość przy współudziale Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Głos oddaję... Dziękujemy, brawa. Głos oddaję pani koordynator turnieju Małgorzacie Farion. Dzień dobry Państwu. W imieniu diecezjalnego klubu sportowego Gaudium Zamość bardzo serdecznie witam wszystkich zebranych na turnieju piłki nożnej pod nazwą W zdrowym ciele, zdrowy duch. Spotykamy się w ważnym roku. Jest to rok świętego Jana Pawła II, który grał w piłkę, tak jak Wy. Pamiętamy, że najchętniej stał na bramce. Jest to rok stulecia Bitwy Warszawskiej, jubileuszu 440-lecia założenia miasta Zamościa. W ubiegłym tygodniu, w dniach 12-14 czerwca, bardzo dostojnie obchodziliśmy rocznicę urodzin naszego miasta i jest to rok jubileuszu 10-lecia diecezjalnego klubu sportowego Gaudium Zamość, który podsumowuje pewien etap działalności. Plany i zamierzenia były zupełnie inne, również dotyczące organizacji tej imprezy, ale stan zagrożenia epidemiologicznego skomplikował nam trochę sytuację. Cieszymy się, że mimo wszystko udało nam się zorganizować tę imprezę, którą mamy nadzieję szczęśliwie zakończymy i otworzymy nią organizację innych imprez sportowych w naszym regionie. Jest to pierwsza impreza chłopców po wybuchu pandemii. Podobno jako organizatorzy jesteśmy bardzo odważni. Dziękujemy również Państwu za odwagę i obecność na tym turnieju. Prosimy już na początku o dostosowanie się do wymogów sanitarnych, których musimy przestrzegać. Każde stowarzyszenie, każdy klub sportowy może rozwijać się, jeśli ma grono przyjaznych instytucji, firm, osób fizycznych czy mediów, które pozwalają rozwijać się organizacyjnie, sportowo i wizerunkowo. Diecezjalny klub sportowy Gaudium swoje zamyśle miały również inne cele. Bardzo gorąco witamy na dzisiejszym turnieju rozsądnych gości, którzy wspierali i wspierają DKS Gaudium Zamość duchowo, organizacyjnie i finansowo. Kościół Zamojsko-Lubaczowski na naszym turnieju reprezentują ksiądz Sylwester Zwolak, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej i jednocześnie dyrektor Katolickiego Radia Zamość. Jest z nami ksiądz założyciel DKS-u Gaudium Zamość, ksiądz Tomasz Winogrodzki. Prezydenta miasta Zamość, pana Andrzeja Wnuka, reprezentuje zastępca prezydenta pan Piotr Zając. Witamy bardzo gorąco. Starostę powiatu zamojskiego pana Stanisława Grześko reprezentuje pani Anna Kłus, pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu. Wójta gminy Zamość pana Ryszarda Gliwińskiego reprezentuje przewodniczący Rady Gminy Zamość pan Wojciech Suchowicz, odpowiedzialny na naszym turnieju za część i stronę sportową. Turniej wsparło Ministerstwo Sportu, Miasto Zamość, Powiat Zamojski i Technicznie Ośrodek Sportu i Rekreacji. To dzięki hojności tych instytucji na zakończenie turnieju uczestnicy będą obdarowani pięknymi medalami, pucharami, statuetkami, dyplomami, co już Państwo widzicie na naszym stoliku. Witamy zawodników, trenerów i kierowników drużyn, głównych bohaterów zmagań sportowych, biorących udział w naszym turnieju z następujących klubów. Wszyscy jesteśmy i teraz poprosimy o okrzyk. Czarni Oleszyce, Rocznik 2007-2005. Jesteśmy? Brawo! Widzicie sobie Państwo brawa. To jest województwo podkarpackie. Niewinnie się zaczęło z klubem Gaudium współpraca od turnieju LSO, trwa do dzisiaj. Ostoja Skierbieszów, rocznik 2007. Ostier Biłgoraj. W drodze. Ruch Izbica. Zamość rocznik 2005-2006.
opiekunów, rodziców, kibiców, rodziców zawodników Gaudium Zamość, którzy sercem włączyli się w organizację turnieju. Są z nami również rodzice byłych zawodników, którzy z sympatii do tego klubu służą pomocą również dzisiaj. Witamy sędziów delegowanych przez oddział Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Brawa dla panów sędziów. Witamy wszystkie media obecne na turnieju. Dziękujemy, że jesteście państwo z nami. Są z nami Katolickie Radio Zamość, Nowy Kurier Zamojski, Kronika Tygodnia. W roku jubileuszowym chcielibyśmy podziękować naszym dostojnym gościom za wszelkie dobro, obdarowując wyjątkowym, pamiątkowym medalem, na którym uwidocznione są dwa jubileusze. Jeden duży, 440 lat Zamościa, i drugi mały, 10 lat diecezjalnego klubu sportowego Gaudium w kolorze z racji 10. rocznicy miedziano-aluminiowym. Zaczynamy od dostojnych gości, ważnych osób. Popatrzcie teraz, zawodnicy, jeśli będziecie uczyć się, pracować, rozwijać, kiedyś staniecie po drugiej stronie, czego wam serdecznie życzymy, bo sport wychowuje i uczy. Dobrych postaw, zasad fair play, odpowiedzialności, wytrwałej pracy, przyzwoitości, szacunku do drugiego człowieka. Proszę o wręczenie medali, tak jak witałam, prezesa diecezjalnego klubu sportowego Gaudium Zamość, księdza Tomasza Winogrodzkiego. Pomoże tym nasza hostessa, koleżanka Paulina. Zapraszam tutaj pana prezydenta, księdza Sylwestra. Tak po ukosie stańmy. Ksiądz Sylwester Zwolak, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego. Każdy musi mieć fotografię, proszę się ustawiać. To jest ważny moment, bo to są wyjątkowe medale. Nie martwcie się, panowie, również trzy najlepsze drużyny dostaną takie właśnie pamiątkowe medale. Pan prezydent Piotr Zając. Pani Anna Kłus, poproszę. Tutaj na naszą ściankę VIP-ów do pamiątkowego zdjęcia. Pan Wojciech Suchowicz odbierze teraz dla pana wójta. Dziękujemy bardzo. Czas na zdjęcie. Drugą grupą są osoby, które przez lata działalności Gaudium zasłużyły się dla klubu i które są wśród nas. Ja przeczytam te wszystkie osoby, które powinny być na boisku. Może z ważnych przyczyn nie mogły dotrzeć, ale przeczytam je. Pan Marek Suszek, od początku w klubie. Pan Tomasz Tomczewski, Kronika Tygodnia, ale zawsze od początku działalności klubu, członek zarządu. Zapraszamy, panie Tomku. Ma pan niepowtarzalną okazję, żeby pan był na zdjęciu w innej trochę roli. Nie tylko redaktora, ale również zasłużonej osoby od początku. Pan Tadeusz Mokrzyński, członek komisji rewizyjnej. Pan Radosław Kołodziejczuk. Pan Wojciech Suchowicz, były trener grupy dziewcząt. Od zawsze związany z klubem Gaudium. To jest fajna część. Fajna część w życiu Gaudium. Kiedy dziewczęta jeszcze były, była współpraca z partnerskim miastem Szczebiszkal. Pan Tomasz Puździk, były trener, dzisiaj w innym charakterze na naszej imprezie. Zapraszam bardzo gorąco pana Tomka. Pani Stanisława Margol. To jest pani, która nie ma już dziecka w Gaudium, ale zawsze jest obecna na imprezach, na wszystkich wydarzeniach, służy pomocą. Zapraszamy bardzo gorąco. Może rodzice też niech zostaną, później zrobimy wspólne zdjęcie. Pan Mirosław Chmura, od początku w klubie Gaudium. Wśród sędziów jest również starszy syn, który zaczynał w klubie Gaudium. Dzisiaj gra młodszy syn. Bardzo dziękujemy, panie Mirku, za wszystko. Państwo Kamila i Marcin Rząd. To są rodzice rocznika 2005. Mamy, która odbierze medale dla
również dla męża. Państwo Dorosza i Marcin Ziomek. Czy mamy państwa? Nie jest pan Marcin. Zapraszamy. Pan Grzegorz Gałam. Mamy pana Grzegorza? Rocznik 2007. Pan Rafał Kuryło. To jest pan Rafał, który chodzi w mundurze. Zawsze nam pomaga na wszystkich wydarzeniach, zwłaszcza na turnieju mikołajkowym, sztandarowej imprezie, więc bardzo się cieszymy. Dzisiaj również w mundurze Gaudium. Dzisiaj w mundurze Gaudium, tak jest. Pani Barbara Krupińska. Widziałam, jest. Zapraszamy bardzo gorąco. Pani Ewelina Habza, to jest również rocznik. Pani z rocznika 2007. I pani Paulina Źrewiec. Zapraszamy do zdjęcia, czytamy trzecią grupę. Poczekajcie panowie cierpliwie, jubileusze mają to do siebie. O. Ach, no właśnie, za mamę i przedstawisz się? Odda mamie, dziękujemy bardzo. To jest pan Habza. Pan, aha, panowie młodzieńcy, za pan Habza i pan Źrewiec, tak? Super, proszę ustawić się i wspólne zdjęcie. Może jeden tutaj z tej strony zapraszam zawodnika. To będzie ładnie. Wszystkich uczestników prosimy o brawa. Jak przyjedziemy do państwa na jubileusze, będziemy robić dokładnie to samo. Wiecie panowie, jak to jest mieć oddane osoby w klubie. Bardzo państwu dziękujemy. Trzecią grupą są sportowcy i trenerzy Gaudium obecni na turnieju oraz zawodnicy, którzy zakończyli już swoją przygodę sportową w naszym klubie. Zapraszam pana Waldemara Sękowskiego, rocznik 2006. Pana Adriana Leśniaka, rocznik 2007. I pana Piotra Kapłona, rocznik 2005. Obok pana trenera zapraszam zawodników, którzy ukończyli już swoją przygodę z piłką w diecezjalnym klubie sportowym Gaudium. To jest Kalban Mateusz, Michał Maksymowicz, Michał Mazurek, Konrad Sokołowski, Ernest Iwa, Kacper Sokołowski. Nie wiem, czy państwo wszyscy jesteście. Na pewno jeszcze powinien dostać medal Hojda Dawid, Janusz Adrian, Kamiński Kacper, Kluczyński Krzysztof, Krupiński Karol, Kwapisz Szymon. Może za Karola odbierze mama tym razem. Sebastian Łapiński. Mama zachłanna. Mama jeszcze medal też. No, syna nie ma. Syna, za syna pani przekaże. Było ładne zdjęcie, proszę panią. To jest czas dla fotoreporterów. Będziecie mieć państwo piękne zdjęcia i piękne pamiątki. Pięknie dziękujemy, gorące brawa. Czwarta grupa to przedstawiciele mediów. Bez promocji nie istnieje się w dzisiejszym świecie i za to bardzo gorąco dziękujemy. Poprosimy panią Małgorzatę Kryp, reprezentującą Katolickie Radio Zamość. Dziękujemy księże dyrektorze za to, że jesteśmy w Radiu Katolickim i zawsze możemy liczyć na państwa pomoc. Pani Małgosiu, tak na śniance też zapraszamy. Zapraszamy pana Tomasza Krywionka z portalu Nowy Kurier Zamojski. To jest pan, który złotego fotografuje nas, wszelkie złote informacje i wiedzę nie tylko sportowe, ale dziękuję bardzo. Robi piękne zdjęcia i który posyła to świat do bardzo wielu odbiorców. I zapraszam pana Tomasza Tomczewskiego, dziennikarza, redaktora Kroniki Tygodnia, tym razem w charakterze ma pan jako zarząd Gaudium. Ten medal drugi może pan przekazać na przykład panu redaktorowi naczelnemu w podziękowaniu za to, że zawsze... No właśnie, bardzo prosimy. Teraz mam gorącą prośbę do księdza dyrektora i do pana prezydenta.
Chciałabym poprosić o wręczenie medalu założycielowi klubu, księdzu Tomaszowi Winogrodzkiemu, 3 lata temu na tej samej imprezie w Zdrowym Ciele, Zdrowy Duch. Na pierwszej edycji ksiądz założyciel otrzymał medal z numerem 1, a dzisiaj otrzymuje medal pamiątkowy. Gratulacje, dziękuję za zaangażowanie, a sportu pięknego, to dużo mówi. Więc Tomasz sam kopie, to wie co to znaczy, jakie to jest piękne. Gratulacje za obecność, wsparcie duchowe i materialne. Jeszcze raz przypominam Państwu, za moment rozpocznie się część sportowa, ale jeśli ktoś z Państwa, ktoś z naszych ważnych osób, bo wiem, że Pani Ania na pewno chciałaby też wręczyć list panu, od Pana starosty, ale jeśli ktoś z Państwa, ksiądz dyrektor albo Pan prezydent chcieliby zabrać głos, to w tej chwili jest na to jakby moment, poprosimy o zabranie głosu, a później już część sportowa, ja oddam mikrofon panu Wojciechowi Suchowiczowi.